Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną kolekcją Small Wingles Shop Winter Evenings. Jest to najnowsza kolekcja dedykowana Goldboxom. Dlaczego Goldbox Set? No dlatego, że powtarzają się w niej arkusze, tak żeby można było okleić. No, wystarczyło nam na całego boksa. Słuchajcie, o samych papierach znowu. Standardowo, jak każda kolekcja Small Wingles Shop, duże arkusze w rozmiarze 29 na 29 cm, mniejsze te paseczki 12 na 29 cm. Są to papiery jednostronne, fajne, grubiutkie, takie przyjemne w pracy. Dużych arkuszy mamy 14, mniejszych też jest 14. 15 wzór mamy duży pod okładką i uwaga, w tej kolekcji mamy super niespodziankę od Ewy, ale o tym opowiem Wam później. Pozwólcie teraz, że szybciutko przedstawię Wam, jak wyglądają papiery kolekcji. Jak już mówiłam, gratisowy wzór mamy pod okładką, spójrzcie. Tu mamy taką fajną babcinę kuchenną kratę. I tak od razu mi się rzuciło, że ta kolekcja niekoniecznie do samego końca, nie wszystkie arkusze trzeba wykorzystać jako świąteczne, bo akurat ta krata to mi rewelacyjnie podeszła pod jakiś przepiśnik. Ale świąteczne, dlaczego nie? Także mamy krateczkę. Tutaj mamy taki jednolity, jednostajny zielony arkusz. Nie wiem, bo ta zieleń ciągle nie wychodzi jak zieleń. Ale to jest taka bardzo fajna, troszkę soczysta zieleń. Tutaj mamy czerwone nutki. Zobaczcie, trzeci arkusz, który można by wykorzystać też na inną okazję. No przecież równie dobrze na jakąś walentynkową pracę, czy nawet ślubną. Już teraz śluby nie tylko biel i krem, ale też i mocne kolory. Chyba, że ktoś zna nuty i potrafi zaśpiewać. Może to jest kolęda? Nie wiem. Aż tak się na nutkach nie znam. Słuchajcie, jeżeli się przyjrzycie jeszcze, to tutaj mamy jakby, ja wiem, strukturę papieru czerpanego. Zobaczcie. Świetny. Tu mamy już bardzo świąteczny, bardzo zimowy. Zobaczcie, mamy takie wyszywane śnieżynki. Trochę zacieków. A to jest mój ukochany, ulubiony arkusz. Po prostu mam ochotę go schrupać. Słuchajcie, tak jak w truskawkowej kolekcji, tam też były takie, też był taki arkusz. Można go spokojnie wyciąć i ja wiem, wkleić do albumu, zrobić z niego kartkę, cokolwiek, ale ja tu widzę inne zastosowanie, bo ostatnio uwielbiam ciąć, wycinać i ozdabiać takimi wycinankami. Więc spójrzcie, te elementy są osobno, więc śmiało można je fajnie powycinać i pooklejać nimi pracę, troszeczkę ją ozdobić samymi pierniczkami, pomarańczkami. No przepiękny ten arkusz jest. Tutaj mamy jemiołę i dychy. Jemiołę też można śmiało wyciąć, zobaczcie. I gdzieś tam pod kwiatki wsunąć. Co wy na to? Cały arkusz w jemiołach. A
tu mamy przepiękne wianuszki, serweteczki. Zobaczcie. Tak, a prosiłam o ciszę, zobaczcie. Niedługo rok szkolny będzie cisza. Przedstawione do tej pory arkusze były podwójne, no poza okładką. Za chwilę zobaczycie te same arkusze, występują razy dwa. Tutaj macie dwa pojedyncze, ale za to wyjątkowe, zobaczcie. Na jakieś LO, dlaczego nie, ze świąt. No jak widzicie, mamy znowu wianuszki, jemioły. Nutki. Mamy i śnieżynki. Zielony arkusz mamy też. No i mój ukochany arkusz. Tak wygląda kolekcja, jeżeli chodzi o duże arkusze. Teraz pokażę Wam paseczki. Słuchajcie, jak w większości kolekcji, paseczki mamy takie gładkie, jednostajne, czy gładkie. Prawie gładkie, bo jak też w większości kolekcji, przynajmniej tych, które ja miałam, one mają taką lekką jakby strukturę płótna, to na ciemniejszych troszeczkę arkuszach będzie widać. Ja już sobie znowu posegregowałam, zobaczcie. Mamy po dwa arkusze w tych samych odcieniach, więc śmiało dwa paski wystarczą na oklejenie bądź środka, bądź też boksa od zewnętrznej strony. Tutaj bardzo fajnie powinno być widać tą strukturę, widzicie? Nie jest gładka, ale jest taka jakby materiał. Mamy taki miodowy. Już taki beż bardziej. Troszkę nawet bym powiedziała włosoś może wpada. Tu mamy taki ciemniejszy troszeczkę. O, jak tu pięknie widać ten wzór. I taki czerwono, taki jasny czerwień, lekko już uciekający w róż. I tutaj mamy trzy ostatnie arkusze, które już tak są, no, niezupełnie identyczne. Więc tak wyglądają paseczki. Słuchajcie, standardowo oczywiście nie wydrukowałam, bo zapomniałam, poza tym dalej nie potrafię dogadać się z moją drukarką. Standardowo, jeżeli zakupicie papiery w Craft Corner, macie dostępne do pobrania, możecie sobie pobrać do wydruku pasujące do kolekcji Digistempla, ale zobaczcie, co nam Ewa przygotowała jeszcze w prezencie. To jest dodatkowy arkusz, a w zasadzie dwa arkusze, jeden duży, jeden mały, z już gotowymi stempelkami, tak? Z gotowymi grafikami do wycięcia.
Ja po prostu się zakochałam, ale zakochałam się w tym mniejszym arkuszu. Te też są piękne. Zobaczcie. To jest arkusz 29 na 29, tak jak te duże arkusze. Przepiękne. Zobaczcie, tutaj mamy paseczek. To wszystko są elementy, nawet Ewa nam zrobiła linie pomocnicze. Jeżeli ktoś lubi wycinać według pomocniczych linii, to linie pomocnicze są do wycinania. No spójrzcie, jakie piękne. Ja jestem zachwycona. Zresztą już Ewie pisałam. Może rewelacja. Także tutaj mamy po dodatkowym arkuszu 15, nie, nawet 16, tak? Bo wzór dużych arkuszy mamy 15 łącznie z okładką, więc mamy tutaj 16 do wycinania i 15 paseczek. Fajna niespodzianka. Słuchajcie, standardowo przygotowałam sobie wzorniki, tylko muszę sobie dobrać strony. Wzornik przygotowałam do naszych goldboxów. No bo w końcu goldbox set musi pasować do goldboxów. Weźmiemy taki. Pierniczki może niekoniecznie. Ten. Jeszcze jakieś? Jeszcze coś miałam. Nie, cztery chyba. A, zostawmy i tego. Słuchajcie, wybrałam sobie cztery arkusze. Wrócę tego, bo tu mam białą. Widać wszystkie? Widać wszystkie. Już Wam ostatnio wspominałam, że mamy dostępne takie wzorniki. Ja już sobie tu oddzieliłam tagiem. O, słuchajcie, te no tak nie bardzo. Więc to odkładam. I teraz tak. Białe z fakturą, gładkie, błyszczące, mazane. Wydaje mi się, tu nie ma co nawet dyskutować. Wiadomo, że pasować muszą. Więc ja sobie trochę odłożę tutaj. Mam tutaj też kraft. Kraft jest uniwersalnym też papierem. Wydaje mi się też. Chyba do wszystkiego będzie pasował. Przecież musi. Bardziej do takiej kolorystyki. Czarny. No czarny też. No, umówmy się. Nie wiem. Czarna baza na święta trochę może. Dziwnie, ale kto wie, no mamy też uniwersalne arkusze, więc może z którymś z tych uniwersalnych. Dlaczego nie? Tą babciną kratę na przykład. Tak. Albo to czerwone. No, zobaczcie. Mamy też ekri. No ekri też nie będę już przymieszać do każdego, bo wiadomo, że ekri będzie pasował. Srebrny jak szary, wydaje mi się, powinien pasować z każdym. Się błyszczy i wygląda jak złoty. Antracyt. Antracyt też, no to pewna jest odmiana szarego, więc wydaje mi się, tylko jest. Znowu jest ciemny i nie wiem, może ktoś lubi takie ciemne kolory w świątecznych pracach. Ale no, z tym czerwonym. Aha, zdarzył mi się jeszcze perłowy biały, więc tutaj też myślę, nie ma dyskusji.
A teraz mamy ciekawe kolory. Słuchajcie, pomarańczowy, przepiękny nasz soczysty. Zobaczcie. Wstęp powinien pięknie grać. No z czerwienią może mniej. Nie chcą mnie słuchać dzisiaj ta kółeczka. No tu tak mocno krzyczy, bo jasno jest bardzo arkusz. Ale może efekt byłby ciekawy. Trzeba by spróbować całości. Złoty wydaje mi się też bez problemu. Złoty świąteczny. Ładnie by ten jasny ładnie by przyćmił, przepraszam. Coś nie potrafię się wygadać dzisiaj. To jest brąz perłowy. Bo przymierzam, a nie powiedziałam. O, tak się błyszczy mi w świetle. Jak jasne, ale to jest taki ciemny perłowy brąz. Właśnie widzę, że w świetle robi się złoty. Czerwone, pozwólcie, że przymierzę oba, i perłowy, i matowy. Wydaje mi się, że tutaj spokojnie. Oba. Nie jest aż taka duża różnica w odcieniach, poza tym, że jeden jest perłowy. No jest trochę różnica, ale nie jest aż tak ogromna. Inaczej trochę wygląda, przyznam się szczerze, w tym oświetleniu sztucznym. Ale zielony mojito nasz piękny, rewelacja na świąteczne prace. Z czerwonym może niekoniecznie, ale z pozostałymi arkuszami dlaczego nie? I ostatni to jest pastelowy róż. Taki delikatny. Nawet z tą zielenią ładnie. A z tym jasnym to nam się prawie zlało. No patrz, to nie mogę. Tak, to wszystkie, które moim zdaniem, wszystkie kolory, które moim zdaniem będą pasowały do tej kolekcji. Ja wam je może rozłożę. Zobaczcie, ile kolorów pasuje. Możliwości. Tak, to już wszystko, co chciałam wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że trochę was zaciekawiłam tą kolekcją. I że chętnie się zainspirujecie. Stworzycie jakieś piękne prace z tych papierów i koniecznie i naszych boksów i koniecznie pochwalcie się nimi na naszej grupie Goldbox Inspiracje.
Jeżeli interesuje Was jeszcze jakaś kolekcja, chciałobyście zobaczyć jej przegląd, to dajcie tylko znać. Chętnie dla Was taki przegląd zrobimy. A ja już żegnam się dzisiaj z Wami i do następnego razu. Pa, pa.